Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Elo, elo, elo. Witamy. 26 października 2024 roku. Sobota. Godzina 20. Godzina tortur. 13. Tak jest. U ciebie może 14, u mnie 13. Dobra. Witamy was bardzo serdecznie w studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Naszymi gośćmi dzisiaj są Andrew Bobson, Nefty, Butcher Jungle Dammer. I dzisiaj nie tylko w roli tego drugiego. Tak, dokładnie. A również... tej drugiej roli też drugiego, czyli tego z tyłu, bemniarskiego. Czyli tak. dwie drugie role dzisiaj, wow. Ojeja. Wow. Szaleństwo. Tak. Jesteśmy też ja, Martyna i on. Lechu. Tak jest. I no i mamy dzisiaj ze względu na skomplikowaną... Skomplikowane podłączenie tego wszystkiego. Tak jest, tak. Żeby wszystko działało. Mamy naszych super dwóch dzisiaj realizatorów. Tak jest, czyli Teodor Woźniak i Tymofij Berezeński. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Dzięki wielkie. Chłopaki tu zrobili zarobistą. Tak jest, bo podłączenie, powiem wam, słuchajcie, podłączenie tego dzisiaj tutaj, co tutaj w tej sali, żeśmy musieli całe studio tutaj przenieść. Stąd to całe tutaj trochę też opóźnienie, jakie nastąpiło w naszej audycji. Niemniej jednak już jesteśmy, nadajemy na wszystkich możliwych kanałach i witamy was serdecznie. A wszystkie możliwe kanały, Lechu, to jakie są? Facebook, Mixcloud, YouTube i jeszcze jest do tego... Twitch. Twitch, tak jest. I tam możecie wszędzie nas zobaczyć, gdybyście chcieli zobaczyć, w jakim studiu dzisiaj jesteśmy, bo jest ono niestandardowe. Wszystko przenieśliśmy właśnie pod tą dzisiejszą koncepcję, czyli drum and bassy z bębnami. Drum and bassy z dramami. Tak jest. Opowiadajcie, co u was dzisiaj, no nie dzisiaj, no ale ogólnie, co ciekawego u was słychać? Tak jest. Ogólnie dzisiaj to w ogóle jest zakręcony dzień. Tak naprawdę od rana, nie dość, że przygotowywanie muzyki na dzisiaj, to też przygotowanie imprezy na dzisiaj, bo po audycji organizujemy imprezę, otwieramy nowy klub, nowy stary klub, powiedzmy nowe otwarcie klubu na Moniuszki 5 Spektrum. Tak jest. I co tam dzisiaj się będzie działo? Dzisiaj tam będzie muzyczka 4x4, czyli house, techno, progressive house, melodic. I... Takie klimaty dzisiaj w klubie Spektrum, tak. Klub Spektrum to jest miejscowa bardzo fajna, ona w Łodzi już dawno, bo kiedyś znajdował się tam klub znany jako Hype. Który nie wypalił tam z wielu przyczyn. Tak jest, natomiast teraz właśnie nowe otwarcie, klub nazywa się Spektrum. Tak naprawdę tam już się coś działo w Paradę Wolności. Przypominam, że wtedy też tam działał Marcelo. Chyba Impakty robiły tam. Coś tam może robiły Impakty też, natomiast wiem, że w Paradę Wolności było takie też jedno, że tak powiem, pierwsze otwarcie, no to teraz mamy drugie, bo właśnie chłopaki też właśnie dzisiaj robią to można tam powiedzieć, przed pierwsze po prostu było. Tak jest. Przedbiegi. Przedbiegi, tak jest. Rozgrzewka taka. Tak jest. Brzmi ciekawie.
A skoro jesteśmy, kurde, przy imprezach, to może, Bzyku, powiesz coś na temat imprezy. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć i pokazać, czyli... Tak, a ja tutaj wrzucę... Nie, a, nie, przepraszam. Przepraszam. Nawet nie musisz pokazać, bo pokazuję... ja tutaj wrzucam wszystkim, żeby widzieli tak. na ekranie. Słuchajcie, Łęczycki Neurofunk. 2 listopada Łęczycki Neurofunk w klubie UV u... Piotrkowska 217 u Kuby Wandachowicza. Tak. Pierwszy raz tam będziemy grali. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Myślę, że jest bardzo fajna miejscówka, bardzo zapowiadające się dobrze. I, no, ale ty byłeś? Oglądałeś? Oglądałeś byłem. Miejscóweczkę? Byłam, oglądałam. Byłam, widziałam. Widziałam, plakaty wywieszałam. Całkiem, powiem ci szczerze. Także jesteśmy pełni nadziei i no i co? I czekamy na was. Widzimy się na pewno. Tak jest. No to cóż, no to skoro tutaj zaczęliśmy mówić o imprezach, to może Lechu, no przelećmy przez kącik imprezowy, informacyjny. Dzisiaj też jest jedna impreza naszego kolegi Piotrka NTS urodzinowa. A urodziny 40, pozdrawiamy. 100 lat, niech żyje nam. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Tak jest. I te same życzenia dla Ani i Oli, które również obchodzą w ten weekend swoje urodziny. Tylko one 30, a tutaj 40. No to 10 lat różnicy. Tak jest, taka sytuacja. Ale również wszystkiego najlepszego i wszystkim innym, którzy dzisiaj na przykład obchodzą urodziny. Tak jest. Na przykład taki łysy jeden, o jutro chodzi. Proszę bardzo. Ostatnie 30, słuchajcie. Ostatni raz. Skorpion? Tak. No i co to znaczy? Co to znaczy? Ojeju, to nic nie znaczy. Dużo znaczy i nic nie znaczy. Dużo znaczy. No dobrze, słuchajcie. Kiedy ma coś znaczyć, to wtedy znaczy. A tak, kiedy dokładnie. Ma nie znaczyć, to wtedy nie znaczy. No dokładnie. Czyli nic nie znaczy. No dobra, a powiedz mi, powiedz jeszcze, Adam, jeszcze powiedz o tej Neurofunku, o tym Łęczyckim, kto tam gra. Będzie grał? Słuchajcie, będzie grał M-Jab. Nasz przyjaciel, dobry, będzie tym razem rozgrywającym, że tak powiem, głównym. A poza tym to cała ekipa Łęczyckiego, czyli Safer, Nefty, Grafik, ja, czyli Butcher. No i nasza zaprzyjaźniona załoga, czyli Zrewo, Luka i No Definition. No, także grubo. Z ciekawostek chyba. Jeszcze mogę powiedzieć, że byliśmy ostatnio w studio, nagrywaliśmy sety właśnie zarazem z M-Jabem i z Psychopatem. Tak jest. Także już wiadomo, kto będzie na kolejnej. Będzie grubo. odbyło się to już, tak? No. Tak, na razie studyjko, na razie się odbyło, miksy jeszcze w trakcie, także no, trzeba będzie poczekać. Jeszcze po nowym roku najwcześniej, bo to jest sporo pracy. Zobaczymy. Może nasz kolega Grafik się z tym szybciej upora. Aha, no dobrze. Tego życzymy. Dokładnie. Tak jest. Słuchajcie, także imprezki się dzieją. Listopad pod względem imprezek jest bardzo, bardzo konkretny, bo co tydzień są jest bibeczka drum and bassowa, dobra. Jak za starych dobrych czasów. Dokładnie. Listopad, październik. Ale to zawsze tak jest, że jak wakacje z reguły mniej się dzieje. Tak. I także otwieram nowy sezon po prostu. Tak, listopadowo. A ja myślę, że to nie tyle, że może mniej się dzieje, tylko po prostu więcej się dzieje na zewnątrz, w różnych miejscach. Tak. Czyli nie tylko w miastach, ale poza miastami. Wiele rzeczy się dzieje, więc dlatego może się to tak nie odczuwa. Aczkolwiek no, przechodzimy już na ten wewnętrzne imprezowanie. Tak jest, wiadomo, zimowa pora. I dlatego pora. Jest to, myślę, odczuwalne. Tak jest. Bo każdy chce wejść w ten sezon taki wiosenno-zimowy. Tak, dokładnie. Na grubo. Tak jest. Słuchajcie, także jeśli chodzi o imprezki, no to wiem, że robią też tydzień po Łęczyckim Neurofunku, robią dziewczyny z Vinyl Affect. A potem 16 listopada jest Broken Bass 2, to jest biba, którą my organizujemy jako Broken Minds, już po raz drugi. Pierwsza edycja bardzo fajnie wypadła, teraz gwiazdami będzie Genom i będzie też ziomeczek Rad Structures, który gra na żywo z perkusji i z MPC-tki, tworzy na żywo muzę, drum and bassy. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i... No pewnie bardzo fajny producent. Miałem jakby
okazję poznać i... Konrada, tak? Tak? Konrada, no to fajnie. Jeżeli to jest to jak najbardziej, to tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajne klimaty i chłopak, że tak powiem, cały czas czyni progres w tych swoich produkcjach. No i właśnie to, że on na żywo jakby tak troszeczkę jakby miał porównać, to ja bym to porównał tego. A słyszałeś te jego remiksy, które on robi? Zrobił chyba... teraz właśnie też Black Sun Empire. O. Też bardzo, bardzo fajny remix. Aha, o, no dobra, ale teraz mówisz, czekaj, mówisz teraz o Rad Structures, nie o Genomie. Nie, mówię o Genomie. A, no właśnie, no. Bo to, no dobra, no bo to Genom... Genom chłopaki oczywiście... pogadali, nie? To się dogadaliśmy, ale tak, dobra. Tak, ale... Genom, no. Ja wam już rzucam tutaj na ekrany plakat z Broken Bites, na razie jest tutaj jeszcze sama nazwa, pojawią się niebawem osoby grające też, także jest to jeszcze taka zajawka. No i tutaj ja natomiast już wam zdradzę tutaj, że oprócz Genoma właśnie, który jest znakomitym producentem bassowym już od bardzo dawna i już swoją, że tak powiem, renomę zyskał, to oprócz niego właśnie będzie Rad Structures, będzie Mr. Smoker, to jest gość też, który przyjeżdża do nas z nadmorza i też, też przywozi ze sobą bardzo dobre płyty. I potem będzie też Dekom, będę ja, będzie Derby, także będzie bardzo ciekawie, różnorodnie. Nie chciałem tutaj jeszcze nikogo, chyba jeszcze kogoś pominąłem, kto będzie grał, ale no dobrze. Na wydarzeniu będziemy. Tak, na wydarzeniu będziemy wszystkie informacje umieszczać. Jeszcze Kangurul będzie grał, tak jest. Tak także jest. Też młoda no mordeczka. Spory skład jest. Tak, młoda mordeczka. Kangurul jest młodym takim zajawkowiczem. Tak jest, młodym zajawkowiczem z Łodzi, właśnie, który gra jungle, gra drum and bassy, gra dubstepy. Muzykę basową, dubstepy i bardzo, bardzo jest taką osobą, która, że tak powiem, właśnie kupił sobie gramofony. I kolekcjonuje płyty, co też jest bardzo, bardzo fajne, bo jest naprawdę z tej, że tak powiem, następnego pokolenia, i bo też w tym pokoleniu też ta zajaweczka też bardzo ładnie się rozwija. No dobrze, słuchajcie, to jest 16 listopada. Następnie, moi drodzy, tydzień po nas swoje urodziny bodajże. Ósme, mi się wydaje. Świętuje ekipa Revo 23 listopada. Tak, dokładnie. I no. Gwiazdą będzie Counter-Strike. Też właśnie wam rzucam tą wydarzonko na ekrany. Chyba, że ktoś nie ma ekranu, bo nas słucha w studenckim radiu Żak tak. Politechniki Łódzkiej. Dokładnie. To opowiadamy, że jest taka impreza. Jest taka impreza 23 listopada. Odbędzie się impreza jest biletowana i odbędzie się właśnie nie wiadomo gdzie się odbędzie, bo nie pisze, ale najprawdopodobniej nie no Lechu, nie wiadomo, dopóki nie mówią to jest secret location tak jest, zostawmy to to jeszcze owiane tajemnicą, tak jest. Natomiast gwiazdą jest Counter Strike, także bardzo grubo Counter Strike, bardzo dobry, znany na świecie producent, jeśli chodzi o drum and bassy i też te właśnie z tego cięższego i szybszego klimatu, czyli właśnie crossbreed, hard DnB, crossbreedowo, także też takie klimaty jak najbardziej się spodziewamy. Oprócz tego będzie Revo. Myślę, że bo pewnie on miesza, żongluje tymi wszystkimi stylami i tak, na pewno będzie myślę, różnorodnie. Że tak, myślę, że wszystko. Będzie też tam oczywiście Revo Crew, i będzie Dissoul, także i na będą i tech stepy, i neurofunki, na pewno będzie też ciekawie. Także to 23 listopada, pozdrawiamy ekipę Revo. Pozdrawiamy. Tak jest. I jeszcze mamy jedną bibeczkę, ale nie, jeszcze nie ma, widzę wydarzenia, ale to będzie bibeczka dubowo-regowa w grudniu. Natomiast też z takich ciekawostek, które właśnie wjechały też, no to chyba nikt się nie spodziewa, że w grudniu zawita do nas gwiazda rave'u, czyli Dune. Tak jest, Dune, no w ogóle
Masakra. Nieźle. No to powiem wam, że też jak zobaczyłem tą informację, to mówię, no to bardzo grubo, bo Dion jest taką niekwestionowanym, taką ikoną po prostu muzyki rave. No tak, tylko wiesz, czy spodziewasz się takiego grania, po prostu bardziej puszczania jego hitów, nie? Jeśli chodzi sam set, powiem ci, że troszkę pooglądałem jego setów z Mayday, z różnych miejsc i to jest po prostu show. No, możliwe. O, właśnie widzę, że to zapomniałem przełączyć. Dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Dune, on różne rzeczy robi, też cały czas robi jakąś tam muzykę. Wiadomo, że już nie tworzy tych klimatów takich jak kiedyś. Natomiast tak mi się wydaje, mają wszyscy to nadzieję, no, że jak najbardziej takie klimaty happy, hardkorowo-rejwowe właśnie będą z jego strony i taką na to też... Classic set. Tak jest, tak jest. Dokładnie. Coś takiego chyba nawet pisze tam na wydarzeniu, trzeba byłoby zerknąć. Tak jest, tak jest. No dobrze. To tyle o temacie imprezowym. Dobra, mamy godzinkę taką 20:29 obecnie. Tak. Szykujmy się do grania powolutku. Powiedzcie, czy chcecie kogoś pozdrowić. Tak. Ja chciałbym pozdrowić moje wspaniałe dzieci. Radosława i Jana. Pozdrawiamy. Radas dzisiaj zrobił mi wspaniały prezent urodzinowy. Jutro będę wrzucał, że tak powiem, jutro się będę chwalił. Ale dzisiaj już też troszkę się pochwalisz. Ale dzisiaj się już trochę pochwalę, tak, dokładnie. I co? Wszystkich rejwerów i rejwerki. Tak, rejwerzy wszystkich krajów, łączcie się. Dokładnie. Tak. Ja bym chciał rodzinę pozdrowić swoją. Również. I moich słuchaczy i was wszystkich zgromadzonych. Tak jest. Ja bym chciał pozdrowić moją kochaną dziewczynę Sylwię i moją malutką siostrzenicę, która teraz leży w szpitalu, malutka i... To zdrowia życzymy. I walczy o zdrówko. I również pozdrawiamy Cię. I całą rodzinę. I tak słuchaczy Radia Żak. My też pozdrawiamy. I Broken Minds. Och, tak cudownie. Jest. To ich to przede wszystkim tak po prostu jest. Tych Broken Minds ludzi. Ja nie wiem tam, co oni tam w ogóle... Nie wiadomo. Tacy hermetyczni są, nie wiadomo, co oni. Tylko ten łęczycki neurofag słyszałem. Tak, jakoś tam do nich dociera, ale reszta to już nikt nie wie, co u nich. Także pozdrawiamy. Odezwijcie się do nas. Tak jest. Pozdrówcie ich. Jaką mamy koncepcję na tą późniejszą część audycji? Bo najpierw będzie chyba grał Andrzej. Bobson. Najpierw zacznie Bobson, później Andrzej, co Bobson będziesz grał? O. Będę grał drum bass. Tak jest, będzie dobrze, grał drum bassy. Myślę, że pojawią się jakieś twoje produkcje, Andrzejku, spodziewam się. O, cudownie. No, także jedziemy. A no to poczekaj, to od razu mamy pytanie takie. Powiedz nam jeszcze, w jaki sposób produkujesz muzykę? Takie. Czyli co cię inspiruje, czy po prostu, wiesz, siadasz i to robisz i dopóki ci coś nie wyjdzie, czy ileś kawałków robisz, czy czekasz jednak na tą wenę? To zależy, to jest tak jakby, że wpadasz w wir i nieraz jestem w stanie wyprodukować dwa utwory lub jeden, wracam też do swoich starych utworów, projektów, które... Po prostu leżą i potrafię je leżą, po prostu przerobić tam leżą. I jakby zacząć inaczej. Ale chcesz usłyszeć, jak robię? Klasycznie na komputerze. Dokładnie. Czyli zgadza się. Dokładnie. Nie, jak nie. Inaczej. Tak jest. Dobrze. Ale inspirujesz się czymś, czy masz takie momenty po prostu, że słyszysz w głowie jakieś dźwięki? Wiesz co, inspiruję się też inną muzyką, miejscami, ludźmi, sytuacjami, po prostu czerpię inspirację zewsząd. Tak jest. Bardzo jesteśmy ciekawi w takim razie. No dobrze, także to jedziemy. Ja chciałbym jeszcze pozdrowić Justynę Cieślak. Tak jest. Czyli... Pozdrawiamy jak najbardziej. I Buchaja pozdrawiamy też. Daniela pozdrawiamy. Sebastiana, Bartosza, Adama, Patrycję, Marcina. Tak jest, jedźmy z tym koksem w takim razie. Ja ten set dedykuję mojej dziewczynie.
cudownie. Tak jest. Dobra. Bzyku, a ty tylko jak będziesz, kiedy będziesz wchodził? Tylko z gierskie tekno. Ja tak będę, jest. Zrobimy tak. Najpierw wejdzie Andrew i standardowo ja sobie wejdę w drugiej części jego seta, razem skończymy, później wchodzi Nefty i to samo. Tak jest. I dokładnie. Według tej teorii wszyscy powinni być zadowoleni. Tak jest. Tylko stokowska dżungla. Tak jest, tylko stokowski jungle. Skierskie tekno. Tak, ciach, ciach. Tak, dobra, już chłopaki, instalujcie się, my przechodzimy kamerę, przełączamy i ten, i już. Kuś, tylko łączki na urlak. Thank you.
Traveling time, give me 1 second, I'm there. Rocketing up into the air and through the atmosphere. Intergalactic style, hang tight, my space cadets. Feeling 10 out of 10, I got this. Space man swinging my steps. Yeah. Hey. Okay.
We'll be right back.
the impression. We'll be right back.
Halo, halo? Nie, jeszcze nie. Halo, halo? Czy głos ze studia został przywrócony? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szt, szt. Raz, dwa, trzy. 26 października 2024 roku. I kończymy naszą dzisiejszą audycję Broken Minds w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Tak jest, tak jest. Z tego miejsca. Nam się tutaj tak jest. Nie działają. My się nie słyszymy. Ale słyszycie nas. Tak jak w robocie mam. Takie tak narcystyczne samo. Bardzo siedzę podejście, tam, że musicie nami to się słyszę, słyszeć. A siebie nie. Dokładnie. No słuchajcie, no... Dziękujemy również naszym realizatorom, czyli tak, przede wszystkim naszym tak realizatorom, jest, bez nich by się to dziękujemy, nie obeszło. Tak jest, Teodorowi bardzo. Woźniakowi i Tymofiemu Berezińskiemu. Także pozdrawiamy serdecznie. Istnieje możliwość, że źle to wypowiadasz, ale wypowiadasz myślę, najładniej jak potrafisz. Tak jest, oczywiście. Słuchajcie, no i co tu dużo mówić. Zapraszamy na wszystkie bibeczki, które wspieramy. Ale też nie powiedziałem o żadnej tak, tak naprawdę. Właśnie. Żartował tylko tak. Generalnie pamiętajcie, że 2 listopada jest Łęczyński Neurofag. To jest tak najważniejsza jest, tak informacja. Klub V Piotrkowska 217. Dokładnie. Tak jest, tak jest. I 16 listopada jest Broken Base w P29. I są również te wszystkie inne imprezy, o których już dzisiaj wspominaliśmy. Jeszcze chciałbym podziękować tak mojemu starszemu synowi, bo oprócz pięknego obrazu, który mi zrobił na ścianie, to rzucę, to mi zrobił magnesiki moje Buczerowe. O, fajnie. Magnesiki Buczera, to ja magnesiki poproszę. Buczerowe, dzięki Radas. Poproszę mnie w takim razie od tak, razu. Staniemy, to już poza anteną. Dobrze. Poza anteną. Dziękujemy wam jeszcze raz, że byliście z nami. Do zobaczenia. Tak jest. Do usłyszenia. Radiu Żak. Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Za miesiąc, a z nami na Facebooku, Mixcloudzie, czy też Twitchu możecie usłyszeć w każdy piątek. Tak jest, o 20. Do tak. usłyszenia. Pa. Trzymajcie się, papa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się. Elo. Yeah.
We there was never one.